Budzilla. 8 minut przed godziną 8 w porannym RMF Max jest taki moment przeznaczony tylko na wkrętkę i dzisiaj będzie, no Kasia wam powie dla kogo. No. Kasieńko, kogo budzimy, powiedz. Budzimy moją dobrą koleżankę, którą byłam wczoraj na meczu Wisła Krakowia. Na derbach byłyście razem dziewczyny, a gdzie chłopaki normalnie? No też wy, ale my jesteśmy ważni. A wiadomo, najważniejsze, dlatego dzwonimy do was, a nie do chłopaków. Hello. No. Kasia, budzimy Patrycję, dobrze, i kto wygrał? Pamiętasz czy nie? Wisła dobrze, wygrała, dobrze. Znaczy nie najlepiej, ale dobrze, że pamiętasz. No. Dobrze, i teraz Kasiu... Pamiętam. Z jakiej okazji mamy obudzić Patrycję, twoim zdaniem? No. Wiecie co, no, Patrycja z racji wykonywanego zawodu nie powinna się zachowywać tak, jak się zachowywała. A, zachowywała się jak? Powiedz tylko. Znaczy, nie będę przeklinać na ale bardzo dużo było wykrzykiwań różnych piosenek. Druga strona! Odpowiadam! Tak, tak. W porządku, dobrze. Arka Gdynia! Naprawdę takie rzeczy były? Nie. Przecież tam nie było Arki nawet. Nie, to nie było. Jazda, biała gniazda. Bardzo często. Tak, słucham. Dzień dobry pani, witam serdecznie. Oto Karbongo, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie. Dzień dobry. Witam. Pani Patrycjo, telefonuję do pani w celu wyjaśnienia pewnego incydentu, które miało miejsce. Ja tylko się, by pani, chciałem upewnić, czy to... ta 22 loża, wie pani, na derbowym spotkaniu Wisła, tak? Kraków, Krakowia. Proszę powiedzieć, że na monitoringu to nie jest pani. Proszę to powiedzieć. To znaczy? Wie pani co, no mamy oficjalną skargę. Mamy oficjalną skargę z Okręgowej Izby Radców Prawnych z Gdańska konkretnie. Choć przyznaję, że bardziej pewnie chodzi o kolegów z Gdyni. Mhm. Tak. Pani pamięta przyśpiewki kibicowskie, które padały z pani ust w czasie meczu derbowego spotkania. I które? Przepraszam bardzo. No, jak sądzę, te niekorespondujące z powagą wykonywanego przez panią zawodu. Nie telefonowałbym do pani o tak nieprzyzwoitej porze w poniedziałek, by pani przekazać dobre wiadomości. No. Mhm. Wie pani co, to nie licuje z godnością, że tak powiem. Wie pani, no przecież pani wie, że pani nie jest anonimowa. W dzisiejszych czasach wszędzie kamery, monitoring. Wie pani, no i że... Przyznam szczerze, że nie wiem, o które może chodzić. Konkretnie chodzi o tą przyśpiewkę Arka Gdynia. I pani wie. Ja zaśpiewałam To jest świnia. No właśnie tak, no ale... Tak. Jedyne, co możemy pani powiedzieć i doradzić, wie pani, to zróbmy tak, bo... Nasi eksperci, wie pani, od logopediotechniki ustalili, że można uznać, że pani śpiewała Arka Gdynia mi się śniła. Dobrze? Mm-hmm. Arka Gdynia mi się śniła. Dobrze, gdyby ktoś do pani telefonował z Trójmiasta. Dobrze. Z Trójmiasta, to proszę, to proszę pamiętać. Dobrze? Dobrze. Dobrze. Ja też. A mogę zapytać, skąd oni złożyli doniesienie tak naprawdę? Wie pani co, na razie sprawa jest, że tak powiem, w sądzie koleżeńskim. W sądzie koleżeńskim, także to się wszystko dzieje, wie pani, jeszcze poza oficjalnym obiegiem. Ja do pani telefonuję z dobrej woli. Po prostu. Rozumiem. Mogę powiedzieć, że byliśmy nawet na tym samym meczu. Mhm. Tylko ja akurat jestem za tą drugą drużyną. No, a twoja koleżanka Kasia najprawdopodobniej teraz wraz ze wszystkimi słuchaczami RMF Max kibicuje ci tak mocno, jak jeszcze nigdy ci nie kibicowała. Kaśka, nie jest! Kaśka! Cześć Patrycjo! Witaj u nas! Co cię skusiło? Etam! Jazda! Jesteś gwiazda! Idź na pampersa! No to uwaga! Patrycja, proszę bardzo! Gdyby koledzy z Gdyni dzwonili, Arka Gdynia! No! Mi się śniła! No wiesz, dobrze! Dobrego dnia! Cześć!